Najprościej to by było mieć pieniądze, pojechać do gdzieś tam wtedy, gdzie w Białymstoku, najbliższy sklep zaopatrzenia plastiku, zakupić gdzieś tam linoleum. No, ale jak nie było pieniędzy, trzeba było kombinować. Świąteczne kartki w jakimś tam momencie też zaczęliśmy produkować na swoje potrzeby, na potrzeby rodziny, na potrzeby swoich rodzin, na potrzeby firmy. Oczywiście firma wysyłała też życzenia zawsze, też świąteczno-noworoczne. I takich parę kartek chyba przygotowałem i wysłałem, nie wiem skąd tam adres, znalazłem gdzieś tam, no tego producenta właśnie wykładzin podłogowych. Wysłałem tych parę kartek z opisaniem, że moglibyśmy dla nich robić, bo to, chyba to do tej pory to jest, że producenci różnych rzeczy po to, żeby pozyskać klientów, to tam wysyłają życzenia świąteczne. No to podpowiedziałem im, że możemy z dzieciakami coś takiego robić, tylko potrzebujemy materiału, na czym to robić. No i pan dyrektor przekazał tę sprawę dyrektorowi do spraw właśnie reklamy i tamtych rzeczy. I tak co roku potem tak około 10-kilogramowa paka linoleum przychodziła w zupełności wystarczająca na nasze potrzeby, jeszcze zostawało. A my im w zamian raz w roku na Boże Narodzenie karteczki. 100 sztuk kartek, no tam z Mikołajami, z tymi motywami takimi świątecznymi, dzieciaki ryły. Odbijaliśmy oczywiście wszystko ręczne odbitki, także nie było to jeszcze kopiowane, wszystko ręcznie. No oczywiście z tyłu opis, że to, zresztą po tym w książkach też, to wszędzie, wszędzie jest reklama tej firmy, w każdej książeczce jest, że matrycę wykonano na materiałach firmy Gamrat z Jasła. Także mieliśmy dostęp do linoleum, nie miałem problemu. Potem z kolei papiery, no właśnie tam w jakimś momencie te problemy z papierami zaczęły się robić. Ale to ten wybryk z tym czerpanym, klepanym papierem, to był po prostu, żeby pokazać dzieciakom, że można zrobić, nie wiem, z papieru toaletowego, chyba nie z toaletowego, chyba lignina kupiłem, z ligniny moczonej w takim kleszcze. I takie placki sobie dzieciaki robiły, takie nieforemne, takie ten. I potem na tym odbite linoryty. A jaka tam tematyka była, już nie pamiętam. W każdym razie, nie wiem, tam 6 czy 8 osób i taki na sznurku powiązany, taki książka jaka wisząca na ścianie. No, ale zachciało się też czerpanych papierów, bo te druki odbijane na czerpanym papierze, to jest to, no, inaczej to wygląda, to jest taki, no, powrót trochę do tej klasyki, do początków drukarstwa. I gdzieś tam też pewno wyczytałem, że jest to muzeum papiernictwa. Chyba duszniki z druku kupiłem pierwszą partię. Jakieś tam, nie wiem, 100 sztuk czy ileś kartek zamówiłem. A i potem właśnie zrobiliśmy odbitki na tych papierach, wysłaliśmy i w zamian znowu jakiś tam plik dostaliśmy w prezencie. W każdym razie, no, trafiliśmy też na te czerpane papiery, także też tam sporo jeszcze zostało w pracowni niewykorzystane, bo to takie o różnym ziarnie, jedno grubsze, drugie. Po prostu to, co oni tam produkowali w tym muzeum, żeby pokazać nam, nie wiem, traktowali być może nas jako, że w przyszłości damy im zarobić. No ale nie daliśmy zarobić, a raczej skorzystaliśmy z tego, co oni nam tylko przysłali. No ale właśnie część nie nadawała się do linorytu, bo może drzeworyt, może dałoby się. Dużego nacisku trzeba było, to taki gruboziarnisty, grubą fakturę taką niektóre papiery miały. No ale tam bardzo różne. Z kolei, no to też i ludzie pomogli. Ktoś znajomy z Białegostoku, który pracował, staż miał w archiwum starych dokumentów, gdzie przewalano tam z tych XVII-XVIII wiek te rękopisy i to się kiedyś pisało, no, tak z brakiem szacunku do papieru. Nie wiem, w każdym razie mało tekstu, a dużo, duże marginesy. I ten ktoś, kto pracował, ktoś, kto przy składaniu tego obcinano. I taki stos tych odcinków dostałem z tych różnych czerpanych papierów, to XVII, XVIII, XIX wiek. Stare, no to też na tym można było odbijać, też jakieś tam rzeczy robiło się.
właśnie jakieś to unikatowe, dla tych firm, na życzenia świąteczne wysyłane, no bo to takie robiliśmy, pracownia zarabiała. Dla powiatowego urzędu, dla miejskiego urzędu, no miasto chyba nie płaciło nam, ale powiat nam zamawiał kartki u dzieci, w dziecięcej tej, o szpital chyba zamawiał, no w każdym razie te bogatsze instytucje, które mogły na to sobie pozwolić, zamawiały tam 150 czy ileś sztuk kartek i pieniążki wpłacali nam na konto i ja za to mogłem zaopatrywać pracownię, także później to się tak trochę, ale to już te lata chyba 90, że pracownia sobie na siebie zarabiała całkiem nieźle, także na farby stać było, na papiery było stać na wiele różnych rzeczy.